w tej beczce dzieje. Ty, kogut! Słuchaj stamtąd! Puść! Miałem mi strąć! Ty, koguty! Dzień dobry, witamy się z Wami w samochodzie. Jeszcze widzicie, jakie śpiochy jesteśmy. Klaudia ledwo co oczy otworzyła, a Marcin już ją gonił. A Marcin już ma zamknięte. Tak, nie, no nawet zegarek nastawiłam, mówię, nie, no dawaj, nie możemy dać ciała tym razem, bo często gęsto, no po prostu byliśmy za późno. A gdzie jedziemy? To zobaczycie w następnym odcinku. Nie. W następnym, albo nigdzie. Nie w następnym, zobaczycie za chwilę. Myśleliśmy, że nikogo jeszcze nie będzie, a słuchajcie, jest która? 8:30? Jest pełno. My nawet miejsca nie mogliśmy znaleźć tutaj do zaparkowania. Narzekają już ludzie, którzy prowadzą tą całą giełdę. No, bo jesteśmy co? Na giełdzie ptaków i króliczków, czyli na giełdzie kur, kaczek, gęsi, wszelakiego drobiu, perliczek, no i tak jak wspominałam, można tutaj jeszcze kupić paszę. No, różne różności. Idziemy oglądać, bo kto wie, może nam coś do głowy jak zwykle wpadnie. Może będą młode gąski, bo nasze się już wyniosły i nie mamy jajeczek, więc może coś nam się uda zakupić. Dobra, idziemy oglądać. No, chodźcie, że się wiesz co, powiem, że byśmy mieli więcej miejsca takiego cieplanego, to byśmy brali. Ale no za zimno jest. Ale zobacz, jakie okazy, jakie kobiety, no piękne, co? Ja też zadzwonię, a powiem ci, jaką ilość i czy ja jeszcze nie? Dobra. Jeśli były z rana, to po prostu się zbierzemy. Są takie dużo odchowane, ilotygodniowe? To jest takie kursy, co? Nie, poczekaj. Bo to mam jakieś takie hodowli. Nie. Chociaż wiesz co, ta jedna taka... No on tak pionowo stoi. No dobra, jak to będzie wyglądało? Nie wiem. To widzicie, tak mniej więcej to wygląda z góry. Wielkość taka. No to będzie... I tak jest już troszeczkę mniej osób, jak przyjechaliśmy, prawda Marcin? No już trochę się przyrzedza. Wyobraźcie sobie, spotkałam tutaj chłopaka, z którego braliśmy naszego arukanka. Wiecie, tego w loczkach, my często wam go pokazujemy. Na przykład fajno. I zobaczcie, a tutaj, w ogóle, czy jakoś na imię? Tomek. Tomek, miło mi, Klaudia. Dopiero teraz jakoś się człowiek zapoznaje. I opowiadamy właśnie Tomkowi, że loczek sam przeżył z Azją, że Azja go zapnęła, była reanimacja, był w klatce przez... Ile on był, Marcin? No, ponad miesiąc, zanim ta skóra, no. Boże, musimy tylko... Ale wiecie co, Tomek nie chciał nam go sprzedać, znaczy chciał, ale startowaliśmy. No byliśmy skąpi. Ostry byłeś, powiem ci. Nie, uparłeś. Albo piękny kogut, miał rację. To jest przypadek, po prostu go założyłem szybko, było zdana i ten. Tak, a co teraz masz, co teraz sprzedajesz? Znaczy teraz tylko koguta silki mam. Aha, silki. A arukanki masz jeszcze w ogóle? Nie, kurka mi jedno została i szukam koguta, ale właśnie chcę z tymi space'ami.
No. Możemy ci go pożyczyć, jak chcesz. No. Możesz przyjechać do nas, odwiedzić nas. Ale co, po prostu wchodzisz teraz w silki, czy...? Nie, tak, rezygnuję bardziej już. Miałem dużo raz, a rezygnuję. Bo ty trochę drastycznie, prawda? Tak, tak, tak. No. A ile teraz... to już tak? A dużo, znaczy od skórami ze 3-4 lata. A tak wcześniej to króliki miałem. O, króliki, no też króliki. No, czasu brakuje na taką oczyca. Pamiętajcie. Dobra, Tomek, dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy i idziemy dalej. A zobaczcie, a Tomek akurat tutaj sprzedaje kogucika Silki. Ma 1,5 roczku. I zobaczcie, jaki tutaj przystojniak. Ale wiecie co, jak ja go tutaj dotykam, widzicie, przez klatkę, to naprawdę to upierzenie ma, no całkiem inne. No jest takie gładkie, takie mięciutkie. O, no dawaj chłopak, pokaż się, weź się wyprostuj, no pokaż swoje walory. Ale czupryny ma tak jak Marcin, jak rano wstaje. Albo ja. My swojemu już nadaliśmy imię, no, a ty chyba nie nadajesz im, prawda? Nie, za dużo mam. No, za dużo tego wszystkiego. Dobra, kolego, zostawiamy cię. O, żebyś trafił w dobre ręce. Jesteśmy u naszego ulubionego pana, ale no już powiedział nam, że są kurki przebrane, więc umówiliśmy się, że podjedziemy za tydzień, to wybierze nam takie fajniejsze, ładniejsze, bo my chcemy już takie no troszeczkę większe. Dziwicie się, że wybierzemy kurki. No dlatego, że no ostatnio nasze, no nie mamy jeszcze tak warunków do odchowania, dlatego bierzemy większe, a my się lepiej przygotujemy na jesień. A teraz wam pokażę, co ma i na co się ślinie. Znaczy ślinie, źle powiedziane, ale ma gąski. Zobaczcie. Patrzcie, tutaj są gąski nasze malutkie. Nie będę ich odkrywać. O, patrz. O, zobaczcie, jakie maleńce paśliczne. Widzicie? Tylko, że no one muszą być jeszcze pod lampą. Niestety, no... Nie wiem, kiedy jeszcze, że mówię, odsadzić. Chyba chyba musiałyby być z nami w domcie. Dobra, niech je pan zakryje, żeby było im cieplej. I dlatego nie mamy, szczerze mówiąc, nie mam gdzie ich wziąć. A nasze się już wyniosły, więc my nie mamy, my już naszych jajeczek nie mamy, żeby sadzić do inkubatora. A zobaczcie, jak wygląda gęsie jajo. Jakie wielkie. No jest bycze. Ja wezmę do ręki, żebyście zobaczyli. Patrzcie. Na całej mojej dłoni jest jajo. No coś niesamowitego. No. No takie jajeczko macie już przy okazji. Cenę 8 zł. No. Będzie cały czas taka. Kurki tutaj na przykład u pana są po 44 zł. Ale wiecie co? Wiadomo, no wszystko idzie do góry. Wyhodować takie kurki to tak samo trzeba, to lampa, to jedzenie. Ale my zawsze tu od pana bierzemy i nigdy nie mieliśmy problemu z tymi kurkami. O, tam są jeszcze kurki. Jak macie sprawdzone źródło, bierzcie ze sprawdzonych źródeł, ponieważ no, żebyście się nie nacięli. Czasem raz kiedyś dawno temu wzięliśmy te kurki z innego źródła. Były chore, zapadało nam kilka. Jak macie kogoś sprawdzonego, to tylko do sprawdzonej i zaufanej osoby. Jak karmić, jak samemu robić. I naprawdę. Mamy zobaczcie tutaj! 60-70%. Bez różnicy na pogodę, non stop mamy 60-70% całą rolą. Jakie? I niektóre francuska kaczka. Niektóre nawet o, a tutaj kury, mamy francuskie kaczki. Także, zobaczcie, także jakie ładne. Imbir, kurkumę, troszeczkę na nastawy. Takie tak na bogato. Kaczki stare czy młode? Takie na jajka. To są młode, ale są jesienne. O. Tutaj pan podpowiedział, że to są jesienne kaczki, bo akurat ktoś inny się pyta i potrzebuje na jajeczka. A to co to jest? I po ile pan nie? Dobra, ja nie przeszkadzam panu tutaj, naszemu ulubionemu, i z Marcinem lecimy dalej pooglądać, co jest ciekawego.
wyobraźcie sobie, że Tomek powiedział, że w zeszłym tygodniu nikogo nie było, nie? Że mało kto był, a dzisiaj taki tłok jak jeszcze, pogoda. jak jeszcze nigdy nie widział. Wow. Że dzisiaj po prostu mamy taki dzień, to udało nam się, trafiliśmy. Mm. Dobra, idziemy do naszego pana od królików, naszego znajomego. Jeśli idziemy, będzie. Idziemy szukać Bartka. Tutaj widzicie drugą część. Tego pełno. Tam samochodu, tak samo cały parking, nawet nie można było wjechać, gołębie, można ziemniaki, pasze, kartofle, no ziemniaki, powiedziałam. O, właśnie znajomą spotkaliśmy, co kratuszki braliśmy. A patrzcie tutaj, ale okazy widzicie, tam jest kogut, koło szyjka czy coś takiego, a tutaj jest gąska, nie wiem co to jest za gąska. Wylęgały czy co? Kratuszki. W tym momencie posłuchajcie mojej narracji z tego względu, że przeprowadziliśmy bardzo ciekawy wywiad z hodowcą, natomiast była muzyka w tle, no i niestety no, musiałam ten materiał wyciszyć. Dobrze, do tematu. Są to gołębie kariery, zwane również bagdetami angielskimi, które wywodzą się z Bagdety perskiej i były one oczywiście hodowlane w Persji, Syrii czy Arabii. Natomiast sama rasa była udoskonalona w Anglii i służyła jako rasa pocztowa. Przed Wami w klatce tutaj znajdują się dwie pary. Są dwóch samców i dwie samiczki. Można je łatwo odróżnić. Samce mają dużo większe te brodawki wokół dzioba, jak również wokół oczu. W ogóle samo dbanie o te brodawki to też jest no, takie wymagające od hodowcy. Wiedzy i umiejętności. Wyobraźcie sobie takie, te brodawki powinny być czyszczone co najmniej 2 razy w miesiącu roztworem kwasu borowego, jak również posmarowane wazeliną. Jak sam hodowca nam wspominał, nie jest to rasa gołębi łatwych, jeżeli chodzi o hodowlę. Wymagają one większej woliery. Jak tak wspominałam, umiejętności odbania o te brodawki, o te narośla. No ale jeżeli ktoś jest pasjonatem, to na to nie patrzy i po prostu cieszy się i uczy cały czas podczas swojej hodowli. Tak jak my z kozami i owcami. My siedzimy, uciekamy, ja już zmarzłam. Zamówiliśmy kurki na przyszły tydzień. No, więc... Pan już jak już nas zna, bo od niego braliśmy i po prostu wybierze nam takie większe, no, no wiadomo, po znajomości. Ale się można naoglądać. No, tych zwierzaków. Tutaj i króliki słyszę, a tak a propos królików, stoimy, rozmawiamy z panem Jankiem, a patrzymy, ktoś tam nurkuje pod samochodem obok, naprzeciwko, a królik po prostu dał dyla. Nawias stwierdził, że nie chce iść do nowego właściciela. Ile ich tam ich łapało? Z 3-4 facetów łapało tego gnojka małego. Takiego małego perbecia. O, wiecie. Dobra, co? Na śniadanie idziemy. Na śniadanie, no. No, bo jeszcze bez śniadania, głodni jesteśmy. No jajka były, ale no. Surowe. Tak no. Jest. O, widzimy się jeszcze raz ze znajomymi. No. Nogi. Nogi, bo kamera. To ja widziałam, jak... Się brzuszku, widziałam, chciałeś się mieć po brzeszki. Tak, nie ale... chciałeś mi przeszkadzać. Tak. Ja jestem uzależniony od orzechów i od Klaudii. Tak, na nasze śniadanko. Chyba jak zalane. Oj, nie wiem, czy tak widać. Ale pachnę. Dobra, trzeba pieckie, kochanie, wszystko nakarmić, pootwierać. To się tak wyrwaliśmy. Normalnie od tego dzień kochanie jest. Kury już są zrobione. No. Zobaczcie, 9:34. Wszystko boisz. Już nie ma targu, już się większość osób już prawie pozamijała, prawda? No. Na samym początku jak odkryliśmy ten targ, to
my o tej godzinie tam zajeżdżaliśmy. I tak mówimy, ej, nic nie ma, taka lipa trochę. No i wiedzieliśmy, że za późno. No i później się dowiedzieliśmy, że za późno. Targ się rozrasta, powiedzieli. No, coraz więcej osób jest, prawda? Coraz bardziej znane. Mhm. To wiem, może my też tam będziemy jeździć, sprzedawać siebie. Marcin. Będę sprzedawać Marcina. Komu, komu? Na darmo, tam na darmo, godzinny. Albo dopłacę nawet. Jak dopłacisz? No, zyla dopłacę. To jest nasze pompy. Nie posycało was? Tak, nie, odbija im się tutaj. Odbija wam się, uleży gula. Uleży gula. Gorąco wam tutaj. No. Doli, ty to jesteś udana. Super, oj, nie bójcie się, no byle jaki odgłos, no, to od razu się puszczą. No bo ta czarna, wiesz, ona jest prowodyrem strachu. No zobacz, co to czarna jest. Czarna owca. Tak, co to jest, Doli? To są te linki, których tak nie lubicie i mi niszczycie. Chodź, plastik. Patrz, chciałam mi plastik zjeść. Plastik. Chodź tutaj, to kamera jest ciekawa. No chodź, plastik. Chodź, plastik. O, Doli przyjdzie. Doli, ale zaraz mi się tutaj zaplączesz. No. Patrz, widzisz, jak ja tutaj ściskam ją, tutaj, no, naciskam, tak, a nogi ma drewno. Kurczy, no, skurcze ma, widzisz? No, może myślisz, że co mówisz, gryzie i tak, wiesz, ja obczekuję jak koń. Ojej, ja to słyszałeś? Czekaj. A ty co chcesz, piąteczko, moja kochana? U nich trzeba te ruchy takie łagodne wykonywać, tak, prawda? Gwałtowny ruch to od razu spina i w nogi. O gona, jak sobie posiniaczysz, Doli. Poczekaj, ona ma kurwa siana dużo, popatrz, ty widzisz całe żółte. O Jezu. I napadziało na łebek, a tacy zcimy łebek. Oj, Doli. Przydałoby ci się umyć szamponem. Tak. Doli, prawie kawalera tobie znaleźliśmy, prawie. Nie, ale niestety to jest twój kuzyn, więc nic z tego nie wyjdzie. A już byś miała chłopaka. Była szansa wcześniej. Była szansa. Ale to kuzyn, ta sama krew, więc lipa. Co? Łazi po tym. Łazi, tak. I zaraz będzie kraksa. Zaraz będzie kraksa. Ty, słuchaj. Może jak trochę odpoczniemy i jesteśmy z dala od kóz, wiesz, które nam nie przeszkadzają, może uda nam się jedną złapać i z raciczki zrobić. Łapać. No, ich nie trzeba łapać, tak. Brawo. Ale ona jest skoczna, co? Kurde, jak ona jest skoczna. Naprawdę. Ona sika na szczęście. Tak jest skoczna. Owce te mogłyby mi tutaj być cały czas. Tak. Idę po kury. Jeszcze kury ci do szczęścia brakuje. No, ja lubię. Cicho i spokojnie, co? W ogóle powinniśmy robić sobie no matter what, jeden dzień po prostu wolnego, wiesz? Ludzie mają dwa dni, kapujesz? Znaczy wiesz, oczywiście trzeba robić przy zwierzętach to, co najważniejsze. No wiesz, to w sumie ciężko tutaj tak rozgraniczyć robotę, nie? Czasami tak. To po prostu tak, wiesz, no to jak już zrobię, to podniosę, nie? Albo coś tam przystawię, no bez przesady. Jest obowiązek, no ale inny. Kurwa, zajmie ci to do normalnie następnego tygodnia. Przestań, że cię zobaczy, ile już napletło. To od zera? Nie, od zera nie, ale wiesz, połowę. Ale widzisz, że jest. Ja kupię Gladia, ale to już przypomnę tą kołowrotek.
jak chcesz. Ja chcę drzewka, a nie inne pierdoły, których mogę się obyć. To wszystko, obyć. No widzisz co masz, a tak jakbyś miała kowrotek. Ja chcę drzewka. I kradę, i trzeba te spinki takie. A drzewka, to kupuj drzewka, no co? Lipy, tak? I lipy i duże kupujemy? No ja chciałabym duże. Pytanie, Kradia, czy duże, czy bardzo duże? Duże. Do roboty będziemy potrzebować śrubki, żabki i Francuza. Idę naprawić taczkę. Źle konstrukcyjnie zrobiona. I tyle, wiecie, tą naszą wielką taką na dwóch kółkach. I jak się jedzie z nią do przodu, to się jedno koło blokuje, ponieważ właśnie śrubka się zakręca, a druga się odkręca i spala, a jak się jedzie do tyłu, się nią cofa, to na odwrót. Mówimy o tej taczce i o tych śrubkach. Tutaj zaraz zrobię. Pokażę wam już, jak jedną zrobiłem. Myślałem, że to wystarczy na jednej stronie. Chodzi o to, żeby te dwie nakrętki skontrować ze sobą i one są do siebie mocno zatego. Tutaj macie podkładki i już sobie, wiecie, kółeczko jest luźniutkie. Widzę, że trzeba będzie też je napompować trochę. Dobra, i tu robimy to samo. Popatrz, kredat jest. Tu już się widzisz, ten plastik, co tam nam dali, już się rozwalił. Wszystko, powiem ci, takie jest trochę lekko dziadowskie. Czy ty kichasz na mikrofonu? Tak. Czyli jedno w lewo, drugie w prawo i to się kontruje wtedy. Może dlatego cena jest taka różna tych, no, tych taczek. A może, może. No. No my mamy tą tańszą wersję. Może. Ja mi się wydaje, że to wszystko marże. Popatrz, zobacz, jak z kafelkami kupowaliśmy za 50 zł i też i te same były za 120. No żabkę przydałoby się do koli wrzucić, kochanie, wiesz? Sama. Dobra, już jest zblokowane. No i teraz się nie będzie odkręcać. Ta. Muszę jeszcze wziąć, dopompować trochę koło. No, a to drugie jest dobrze? Tak. No dobrze, no bo jak się z tą taczką jeździło, to faktycznie cały czas coś blokowało. Fajna jest, duża, pakowna, ale coś z tymi kołami to nie tak. Amber, a ty co myślisz na temat taczki? Karnęłabyś się? Nie, Amber lubi, lubi przyczepę. Lubi taczkę, uwielbiają kozy. Szykuję taczkę, bo dzisiaj zamierzam trochę się zabrać za czyszczenie już kurnika wiosenne. Nie wiem, czy mi się dzisiaj to uda zrobić całe, bo tego tam jest masę do wywiezienia. Jest trochę tego, wiesz? No, a później jeszcze trzeba uruchomić z tą jetwasha, tak to się nazywa? Kerscher. No kerscher czy te... Myjka ciśnieniowa. Myjka ciśnieniową. I porządnie to wszystko umyć. A jeszcze taki mamy problem, że... Chcemy, jak wam mówiliśmy, spalić te gniazda, bo ja już nie chcę ich mieć więcej. Po sprzątaniu nawet, żeby z nich się jakieś dziadostwo nie wytargało. I nie mamy koszyków. Bo na razie koszyki, no muszę zrobić gniazda, a nie zrobiłem. No to zaraz zadzwonię do sąsiada, czy ma jakieś koszyki. Może coś nam się uda. No. No, to przypomnij mi, jak podejdziemy do domu. Dobra. Dziewczyny, ale widzisz, popatrz, jak to jest, to też jest źle zrobione, jest za blisko. Co tego wszystkiego? Popatrz, tu jest dobrze, widzisz? No. A to jest za blisko. Pokaż, widzisz, że tu... Weź głowę, bo nie widzę. Widzisz, że dotyka. To jest bubel. To jest bubel. Bubel, trochę, co, no. Nie? Tam by można było dać jeszcze jedną, a ja wiem, no ja wiem dlaczego. Się wszystko rozpada. Żartuję. Więcej podkładek by trzeba było dać, widzisz, bo tu jest taka podkładka, a tu już jej nie ma, ona się aha, już rozwaliła. Aha. Chociaż z tej strony jest, to może ja ją przekręcę chociaż. No, tak zrobię. Tak, jak tutaj teraz koło ewidentnie zahacza o taczkę. Taka prosta sprawa z konstrukcji taczki, czy nie? Byleby kasa się zgadzała. Dobra, idę po te jeszcze przekręcę tylko odwrotnie. Dobra.
Co, teraz odkręcasz to koło, żeby przykładki dać tam z drugiej strony, tak? Tak, dam dwie tam i to poza tym odwrotnie dam te koło, to trochę to odsunie, wiesz? Aha. Może z tej też by się przydało więcej, znaczy z tej niech może nie jest. To żeby ci się nie pogubiły. Nie. Widzisz, już jest dalej. Aha. Ale tu jest wszystko, jejuś. Co ty gadasz? Wszystko wytrzepane. Naprawdę? A, bo to się wypadło. No to dobrze, aha, bo już myślałem, że... irytuje to. Dobra, dobra. Narzekałem, ale nic się stało. No zobaczymy, czy to teraz co to da. No już jest na pewno dalej. Dalej jest. No, no, no. Już pod tym względem jest okej, co nie? Mhm. Teraz tutaj to zblokować. Wieczorkiem sobie jeszcze przypomnieliśmy. Mówię do Marcina, stary, trzeba sprawdzić jaja. A on mówi, jakie jaja? Ja mówię, no te, co mamy, co wylęgamy. Wiecie, już na sercu mi się tak ciepło zrobiło, jakoś taka myśl przeszła, że może to jest ten dzień, może to nadeszła ta chwila. Ostatni rok, nie, to chyba 2 albo 3 lata, taka tęsknota, a to okazało się jak zwykle. Dobra, marzysz dalej! No w tym wieku już mi tylko marzyć zostaje. Co zrobić? Zejdź na ziemię, chłopie! Bardzo wysoko bujam, niestety. Bardzo! Ty jesteś przyziemny, zapomniałeś? Ty jesteś przyziemny! Ty dawaj te jaja i no, ale odkręcają się. Aha, odkręcają! Się odkręcają? No bo inkubator musi ustawić pozycję, ja zaraz wyciągnę. Dobra. No pokazuj. Ale wszystkie tak? Od razu? No jak? Sekunda. No dobra. Chodźcie, sprawdzasz ty pod lupą. O, już tu widzę jedno, nie dało rady. Czemu? Pękło. No żartujesz. No. Widocznie musiało być uszkodzone. To. Gdzie jest pęknięcie? Tu, widzisz? To już na pewno jest złe. No, no dobra. A no widać. I co, jest coś? Mhm. Naprawdę? Mhm. Co ty gadasz? Pokaż. No dawaj. No spróbuj, nie wiem czy to będzie tego, no tam serce bije. Bardzo powolutku. Tylko nie mogę wcelować. Czekaj. O jest, czekaj. No coś tam widać, ty. No. Jest. Ty widzicie jak się rusza? Się. To jest młody no. Kurczaczek. Ale numer. Dobra, szybko, bo inne. Dobra, szybko, żeby właśnie nie wysygły. Wiem, że człowiek by na to mógł patrzeć, bo to nowe życie się formuje. Ale to takie hipnotyzujące. Hipnotyzujące, to no jest naprawdę. I to jest z naszych chórek. Jajeczka są, czyli koguciki. Tylko, że no faktycznie, żeby nie przeziębić, dobra, nie przewiać ich. Panujesz nad sytuacją, wiesz, które to które? Tak. Ja jestem zadowolony, bo ja na nic nie liczyłem za bardzo. Koguty są młode, niedoświadczone, dopiero do stada dobra, dołączyły. Ile mamy? 4, 12. 12 i z tego połowa będzie kogut. Obyśmy 3 mieli. Ojejciu, żeby nie było. Nie, nie, ale poważnie, to jest taki po prostu szybki eksperyment wielkanocny, ale to nas by zadawalało jakby się 3, tak, bo nie chcemy, bo dla nas to jest problem utrzymywanie kilku kurczaczków. O, ale wilgotność nie, spadła. Ale teraz podejdzie i temperatura, tak? No. Wiesz co, dolej wody, bo zawsze z samego rana nic nie ma tak? W tym dzbaniaku, no. Sucho jest jakoś? No, jakoś tak sucho. Ciężko. Marcin coś popsuł. Nie, nic nie popsułem. Jak nie popsułeś? No przecież pikało, słyszałam. Ty widzisz, co... Pszt. Wody nalał, poprzestawiał i zaczęło pikać. I teraz pali Jana, że nic się nie stało. No popsułeś. Co ty tam robisz? Nic. Dobrze jest wszystko. A to się kręci czy nie w końcu? Kręci. Dobra, się. Czekamy na kury. Ile jeszcze dni zostało? Mają 10? Tak,
11 czy 12, nie? 11-12 dni. I? 11-12 dni. I zobaczymy. Ile obstawiacie? 50-50, że będzie kur do kogutów? Ja bym obstawiał tyle, że będziecie mieli szczęście, jak się trzy wyklują. A nie tam 50-50, kurwa! Chociaż 50-50 to może być dwa, nie? Ale może no, nie być takim pesymistą, kochanie. No przecież już tutaj sprawdziliśmy, te są puste, więc wszystkie są zalężone. A teraz wystarczy obstawić, ile będzie kobitek do facetów i tyle. A ja tam wiem, czy to jeszcze może obumrzeć jeszcze później, no co ty. Tak? No pewnie. Szkoda, bo gdyby tylko jeden był, no ta skorupka pękła, a reszta po prostu były zwyczajnie niezapłodnione. Czyli nie wiem, koguty nie dają rady. Ale mówię, moment wcześniej myśmy założyli kurki nasze, te kogudziki młode i to może jeszcze stado się nie zgrało, przecież oni co chwila się tłuką, co nie? To no, takie, nie. Wiesz, bo raczej moim zdaniem przy 8 kogutach na 8 kurek to powinno być bardzo duże zależenie i tak trochę jestem rozczarowany. No, no trochę jestem rozczarowany, ale widocznie no coś jeszcze nie klika. Macie, nie masz ścierki w domu? Mam. No to czemu bluzą wycierasz? No, bo no, chcesz, do domu jest za daleko. Chcesz popisać i pokazać, jaki ty cieściuszek jest. Bo do domu jest za daleko. Tylko stąd trzeba to wywalić, no, bo królestwo pyli. Ale zobacz, no dużo już tam nie zostało tych kostek. No, idą. Więc idą. Taka w sumie jedna kostka dziennie idzie? Dla królików wszystkich? Nie, dla królików nie. Nie, dla królików nie, razem z ale kozami. Mówię, tylko kozy już ale nie ale kochani, jedzą. My tej kozom nie dajemy, tylko tą drugą przecież. A, tej już nie dajemy. No to no. Teraz mi idzie w takim razie, bo wtedy szło od kostki do półtora, ale to było z kozami. Tak. To nie, to możesz takie może dobre pół, nie? A, no to dobre pół. No. Dobra, chodź do domu, bo już późno, czas najwyższy. A co z tymi jajkami? No, do śmietnika. Dobra. No co zrobić? No to idziemy. Dobra. My już na dzisiaj nasz dzień kończymy, chociaż w sumie nie do końca, bo jeszcze mamy obrządek do zrobienia cały. Tak, i ty film. Tak, no Marcin będzie obrządek robił, a ja będę się zabierała za kręcenie. A, tak a propos kręcenia. Zobaczcie, jaki mamy ładny zachód słońca tam z tyłu, nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba tak. O, chodź żabciu tutaj. No wreszcie. Wreszcie ktoś mnie zaprosił, bo już pomyślałem, że tylko zachód słońca jest ładny. Tak, przy tym pięknym zachodzie słońca. Ale nie widać słoneczka, no tak jest rozmazane. Dobrze, tym pięknym zachodem słońca dzielimy się z wami i wielkie, wielkie dzięki. Przesyłam je Renika i Magdzie i Leszkowi M. I Leszkowi, tak, dziękujemy bardzo. Szczególnie dziękujemy wam za ciekawe komentarze, jakie nam ostatnio dajecie. Tak. Fajnie się na nie odpisuje. Długie, obszerne. My to byśmy w sumie to chyba już książkę dwutomową napisali, co? Tak, chyba tak. A będziemy jechać w przyszłym tygodniu po drzewka. Zmieniliśmy decyzję, jednak będą inne. No i przyczyniliście się teraz tymi wpłatami do ich zakupu. Więc tak dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Będzie sporo drzewek. Będzie. I chyba ciekawe będą chyba filmiki. No, mamy taką nadzieję. Nic, nie, gdzie kupujemy. Dokładnie. No to na dzisiaj. Pa, pa. Zobaczymy w niedzielę.